Cześć, to ja, Ujajajek, sprzedajek. Żarcik. Wyszło, kurczę, nie wiem jakim cudem, że Henryk nie jest na kanale. Nie wiem czemu, jak do tego doszło. Może jakoś jest inaczej wpisany, czy coś. Nie wiem. Ciężka sprawa. Chciałbym, żeby dychy jednak były opisane. Więc teraz bitewka na Henryku, który co by nie było, jest bardzo przyzwoitym okrętem. Przede wszystkim jest to najszybszy krążek, jaki mamy, z fantastyczną dopałką. Ma też w teorii najlepsze działa. Znaczy w praktyce, żeby była jasność, nie są złe. Nie są złe, są naprawdę dobre. Mocno biją zarówno z obeków, jak i z pepanców. Ma całkiem przyzwoitą pelotkę. Co za tym idzie, jest to naprawdę mega, mega przyjemny okręt, którym można spokojnie grać na dalsze odległości. Strzela całkiem celnie, całkiem mocno, więc jest to na pewno okręt dla tych, którzy lubią nękać i dręczyć przeciwników z daleka, ale jest to też jednostka bardzo dobra do walki na średni dystans, a nawet na bliski. Posiadamy też torpedki, mało bo mało, słabe bo słabe, ale są, jak trafią, to swoje zrobią z dwóch burt. Więc zawsze uważam, że torpedy lepiej mieć niż ich nie mieć. Raz na jakiś czas się przydadzą, może nawet uratują skórę, więc czemu nie? Obrona przeciwlotnicza też tragiczna nie jest. Jest, wydaje mi się, że porównywalna na rozbiciu z Moskwą, więc coś tam postrącamy, coś tam poprzeszkadzamy. Ogólnie lotnisko poniesie straty i dobrze. Mamy też tutaj bardzo dobrą obronę przeciwtorpedową, osłonę, ochronę. No tak czy siak wytrzymujemy więcej tych torped niż inne krążki, co jest oczywiście niewątpliwą zaletą. A jeśli chodzi o wady, no tak. Ten okręt nie posiada radaru. Ten okręt tak sobie radzi sobie z niszczycielami. Strzelanie co 11 sekund jednak sprawia, że jest to krążek, który bardzo długo ładuje, porównując z wszystkimi innymi krążkami na tym tierze, więc jest on bardziej do takich działań precyzyjnych i do niszczenia jednostek jednak większych. Raczej będziecie go używać do nękania pancerników, krążowników. Oczywiście niszczarka jak dostanie, też będzie płakać. Niemniej umówmy się, że niszczarki lepiej sobie będzie niszczył Minotaur, Demoin, Zao, a Henryk jednak no nie będzie tego robił tak szybko, bo on oczywiście też zmiażdży niszczarkę jak znajdzie. Przede wszystkim bardzo duża zaleta to jest taka, że on na dopałce ma plus 20, więc będzie zasuwał naprawdę szybko i niszczarka może po prostu mu nie uciec. Jest dużo niszczarek, które nie używa dopałek i wtedy jesteśmy od nich szybsi. Co za tym idzie, no jest to niewątpliwa zaleta. Niestety ostatnio od kilku dni mam takie team, a nie inne, samych bolków, więc ciężko jest zrobić jakąś fajną grę. No i twierdzę, że to już przegraliśmy, ale umówmy się, że jestem prawie pewien. Oby tak nie było. Zobaczymy. Ja będę się teraz starał pokazać, jak można grać ogólnie tym krążownikiem tak, żeby naprawdę napykać trochę biedy. Zobaczcie. To są działa, które teraz po osłabieniu Zao robią naprawdę furorę, bo one ładnie podpalają. Ładnie, mocno biją. Co za tym idzie? Dużo radości dają, dużo radości. Izumo, kurczę, nam tutaj się zatrzymał. Bardzo brzydko z jego strony. Bo myślę, że to jest już czas na nitro. To jest nitro polepszone. No, jest Zetka, są też torpedki. Jest Richelieu schowany. Ale dobra, tutaj ten Kabarosk, wydaje mi się, a nie, chowa się. No, mi się, że może będzie chciał tutaj wyskoczyć, coś pograć, zobaczmy, co on tutaj będzie robił. Nie, będzie się chował.
A może nie. Może zdecyduję się jednak na wyjazd. Jeśli tak by było, to byśmy razem z tym Kabarowskim go oklepali. Nawet się tak ustawię, żeby mu łupnąć z całego dostępnego tutaj arsenału. Nie chcę. Nie chcę wypłynąć, ale wypłynie Richelieu. Może teraz Kabaros wypłynie, dlatego że nasz Kabaros go po prostu sponiewiera. Ale widzicie, jak fajnie się strzela z tych dział? Dużo, dużo, dużo przyjemności. Dużo przyjemności. Częste pożary, mocno obija. Jest to okręt, który jest naprawdę, jeśli chodzi o, o artylerię, bardzo silny. No, już nam tam zaraz niszczyciel wyparuje. Na razie 2 do 1 w niszczarkach. Wszystko spoko by było, gdybyśmy mieli jakiś kap. O, takie jedno ale jest w tej bitwie. Na razie powiedzmy, że jest nie najgorzej, ale brak kapów nam doskwiera teraz. Może weźmiemy C. Niestety ten krążek najprawdopodobniej, chociaż on się chyba zadymił. Więc może jakoś przetrwa. Spróbujemy tutaj przypuszować z tej strony na Richelieu i pokapować. Jeszcze może Izumo da się rozwalić. O, gościu będzie cisnąć do przodu. Fajnie, fajnie. Naprawdę przyzwoite obrażenia zadaje dla pancerników, nawet skontowanych. Mi się to mega podoba. Dobra, musimy się teraz ustawiać już tutaj. Tak, żeby nas nie zmiął od razu salwą. A. Spryciarz jest. Dobra. Nie takich spryciarzy się rozwalało, chociaż myślę, że nie będzie takiej potrzeby. Nie będzie takiej potrzeby, został zamieciony z normalnego strzału i tyle. Będziemy mogli teraz te Izumo rozwalić, a później na Mizuri się może skupimy, chociaż poczekajmy. Nie możesz co tam płynąć dalej z tego względu, że będziemy ostrzeliwani nie tak, jakbyśmy tego chcieli. Lepiej chwilę poczekać. Ładny kill. Fantastic. Możemy się teraz skupić na Mizuri. Przemieścimy się teraz sobie spokojnie tutaj. To jest gracz, który będzie pokazywał burtę. Przełączymy sobie na... Nie, chyba nie będzie. A może będzie. Zobaczymy. Jedna salwka. Taka kontrolna. Odbija. A, dostał. Widzicie? Zobaczcie, jakie obrażenia. Henryk ma naprawdę potężne działa. Jak trafi z pepanców, to też jest... no... Nieprzyjemne, nieprzyjemne doznanie. Dobra, ja już tutaj będę zawracał, nie będę chciał tutaj oberwać od Mizuri zbyt mocno. Po co mi to? Nie jest mi to do niczego potrzebne, żeby mnie Mizuri sponiewierał. Tu jeszcze jak się uda, to salwka. A przełączamy, bo tutaj... I tu już hamujemy. O, Hindenburg. Hindenburg na boczku. Może być fajnie. Bardzo się cieszę, że tak się składa. Zobaczcie, możecie zobaczyć, jak tutaj te przeciwpancerne będą upać. No tu niestety nie wlazło. Gościu się już ustawia lepiej, ale to nie jest jeszcze idealnie. O, nawet jak się nie wbija w cytadelę, to
Sam to działa na tyle dobre pociski, że na spokojnie porządne obrażenia można robić. O właśnie, już cytadelki zaczynają siadać. Teraz może będzie dobrze. Bo tak już fajnie, fajnie się odsłania. Ale jeszcze nie, nie tak jakbym sobie tego życzył. Staram się trzymać tak, żeby nie mógł tych torped swoich użyć. Bać. Zarówno pociski przeciwpancerne, jak i odłamkowo burzące. Naprawdę rewelka. Więc myślę, że jest to okręt, który znajdzie wielu fanów. Jeśli nic w nim tam nie będzie majstrowane, to... Ten Grosse Kurfürst za ostro tutaj mi wlazł. Kolejna sprawa, jeśli chodzi o kamuflaż, nie najgorszy, jak na tak duży okręt, wygląda to całkiem w porządku. Dobra, zmienimy sobie znowu na przeciwpancerne, bo tutaj mam nadzieję, że Atago pokaże boczek i dostanie, moja nadzieja, niestety. Tak to bywa z nadzieją, umiera ostatnia. Ale, ale... Będzie chciał mnie torpić jeszcze. No dobra. Pewnie będę żałował, bo zaraz się obróci bokiem, ale... Nic nie poradzę. Okej, teraz ostro do tyłu. Tak jak mówię, teraz by się przydało mieć przeciwpancerne. To nie miałem. Może jeszcze go zdążę rozwalić. Tego nie powinien przeżyć. No i nie przeszł. Dobra, najgorsze jest, że storpił mnie. Bez przesady, bez przesady już z tymi podpaleniami. Co za dużo, to świnia nie zje. Kapitanie, problem rozwiązany. Musimy tutaj uważać, no chyba już nas rozwalił, tak? No jeszcze nie, torpedy nas rozwalą. No do wszystkiego się nie mogłem ustawić niestety, a ta torpeda, no... Nie, jeszcze żyje, ale mnie zalanie chyba rozwali. Chyba, na pewno. Niestety, niestety. No taki koniec mojej biednej jednostki. Bitwa raczej przegrana. Mimo, że się tutaj staraliśmy jak mogliśmy, no backupów robi swoje. No i teamy takie, a nie inne też robią swoje. Co począć. Jeśli chodzi o Henryka, to jak widzicie, jest to jednostka bardzo wytrzymała. Wydaje mi się, że na tę chwilę taki pancerz zarówno przedni, jak i boczny ma on najlepszy ze wszystkich okrętów. Tak bym obstawiał, przynajmniej mi się tak nim gra. Naprawdę wytrzymuje przepotężny ostrzał, do tego jeszcze ta obrona przeciwtorpedowa sprawia, że jest to naprawdę no, ciężki kawałek krążka do rozwalenia. Owszem, bywa, że dostaje tam trochę konkretniej za 20 tysięcy 30, ale bardzo rzadko. Nigdy nie zszedł mi na salwę. Nigdy. A wszystkie inne krążki mi zeszły. Zao mi zszedł na salwę, Moskwa, Hindenburg, Demoń to tyle razy, że szkoda liczyć, Minota podobnie, a Henryk jeszcze ani razu. Co oczywiście nic nie znaczy, bo on najprawdopodobniej może też zejść na salwę, ale jest to niezwykle rzadkie zjawisko, nie występujące często w przyrodzie. Dlatego jeśli cenicie sobie twarde krążki, które umówmy się są rzadkością, masakryczną rzadkością w tej grze, to w linii bardzo słabo opancerzonych francuskich krążowników macie właśnie takie dwa. Na poziomie 8 i 10 jest Henryk, jest Charles. To są bardzo mocno opancerzone krążki, które przyjmują obrażenia naprawdę w stopniu dla mnie rewelacyjnie małym. Więc ja jestem wielkim fanem tych dwóch krążowników, bardzo sobie je cenię i grę nimi. Sprawiają właśnie, że można grać bardziej z przodu. No nie wszystkie nasze błędy są tak strasznie karane przez przeciwników, co jest też niewątpliwą zaletą. Czy trzeba chcieć czegoś więcej? No dla mnie nie. Ja
Bardzo sobie cenię pancerz na krążkach. Chciałbym, żeby zostało do gry wprowadzonych więcej tego typu krążowników, które nie tak łatwo jest rozerwać właśnie działami większego kalibru, że nie musimy się za każdym razem, kiedy strzela do nas pancernik, modlić i prosić tylko o to, żeby nie trafił, albo trafił za wysoko, albo fatalnie trafił, albo RNG mu zwiało pociski, tylko właśnie mieć wiarę w nasze opancerzenie, małą cytadelę i tak dalej, i tak dalej. Więc moi drodzy, jest to dla mnie bardzo przyjemny krążownik do gry. Świetnie nadaje się właśnie do walki prawie z każdym przeciwnikiem. No tak jak mówię, odstaje trochę w niszczeniu niszczarek, chociaż z drugiej strony może je dosyć łatwo pogonić, przegonić i no, w efekcie końcowym jest dla nich utrapieniem. Niemniej na tę chwilę wydaje mi się, że jest on, jakby to powiedzieć, bo jeśli chodzi o Hindenburga, to jest krążownik, który ma tak naprawdę wszystko, co trzeba, żeby operować na bliskim, średnim i dalekim dystansie. Henrykowi troszkę brakuje do bliskiego dystansu, no, czy to szybkostrzelności, czy większej ilości torped, czy lepszych torped, żeby być groźniejszym, ale jeśli chodzi o daleki dystans i średni, to wydaje mi się, że Henryk jest ciekawszy od Hindenburga i że to Hindenburg musi się go bardziej bać, bo po prostu te obeki, jeśli się okręty skontują, to obeki Henryka są lepsze. Jeśli Hindenburg pokaże burtę, no to nawet jak nie wchodzą cytki, to obrażenia idą tak w okolicach tych 5000, więc też całkiem nieźle. No co za tym idzie, jest to naprawdę groźna jednostka i według mnie na tę chwilę Henryk jest najbardziej niedocenianym krążownikiem w tej grze. Jest ich najmniej, tak mi się wydaje, że najmniej ich po prostu widzę w grze. I szkoda. Jeśli chodzi o kapitana, tak u mnie wygląda na Henryczku startówka. Myślę, że taką możecie dostrzec na innych krążownikach, które są robione pod palonką. Mamy tutaj standardowo celek, adrenalinę, nadzorcę, eksperta i kolejnego eksperta w wyburzaniu i w kamuflażu. I zostaje nam jeszcze 7 punktów, więc 1/4, 1/3. No i co tu brać? O, to jest pytanie. Torpedy wydaje mi się, że możemy sobie w ogóle darować na czwórce. Jeśli chodzi o na trójce, jeśli chodzi o inną trójkę, którą tutaj warto rozważyć, to wydaje mi się, że czujność może być tutaj dosyć interesująca. Tak samo jak przeciwdziałanie pożarom, to jest dobre wszędzie. Henryk też nie jest małym krążownikiem, więc dosyć łatwo się w niego wstrzelić. Co za tym idzie, te pożary trochę wybuchając, fajnie by było, jakby ich było mniej. Nie wiem, czy zapalnik bezwładnościowy jakikolwiek ma tutaj sens. Wiem, że jest trochę osób, które tam instalują to na wszystkim prawie co się da i sobie chwalą. No ja nie jestem jedną z tych osób, ja jednak wolę więcej pożarów. Miałem już niejedną bitwę, że ogień zrobi mi ponad 50 tysięcy obrażeń i według mnie to jest naprawdę grubo. A pociski odłamkowo burzące, trochę lepsze, to nie działa na wszystko, więc no, można sobie to darować. Nie wiem też, czy nie wziąć sobie zaawansowanego treningu artyleryjskiego po to, żeby zwiększyć tutaj efektywność obrony przeciwlotniczej. Jak wiecie, no, męczą mnie strasznie te samolociki, a tutaj jednak jak już ma się to rozbicie, to no, działa niby zadają tylko 194 obrażenia, tutaj mamy 204, więc bardziej to działa na bombowce, na bliższy zasięg, ale jakbyśmy właśnie dali plus 20%, no to ta 5-4,5 zmieniłoby się tam w jakieś chyba 5 z hakiem, 5-2, coś takiego. Już to byłoby ciekawsze, oczywiście przemnożone przez tutaj tą obronę przeciwlotniczą byłoby o wiele lepsze. Ktoś mi tutaj głowę zawraca, więc będę musiał pomału kończyć. Jeśli chodzi o ulepszenia,
Możemy sobie to zamienić na sondę. Jeśli nie chcecie w ogóle mieć żadnej obrony przeciwlotniczej, bierzecie sondę, jesteście wtedy lepsi w walce na bliski dystans. Jest to jakieś rozwiązanie. No u mnie tutaj, jak widzicie, modyfikacja głównego uzbrojenia, później mamy modyfikacja do ładowania silnika, tutaj to jest bardzo dobre, systemów celowniczych, napędu, kamo i szybsze strzelanie, czyli modyfikacja trzecia głównej baterii. Tak to wygląda u mnie Henryczek, sprawuje się bardzo dobrze, coraz więcej nim gram i coraz przyjemniej mi się nim gra, dlatego myślę, że jak szukacie czegoś nowego, trochę innego, to jest to bardzo interesujący okręt. Ja ogólnie lubię francuską flotę i Republikę i Henryka i kilka innych okrętów z tej linii, bardzo sobie cenię jednej i drugiej, więc no, zawsze coś ciekawego można tutaj znaleźć. I to by było na tyle, jeśli chodzi o Henryka. Jeśli już go kiedyś omawiałem, a nie mogę znaleźć na kanale, wielkie sorry, ale no, zawsze jest to jakieś uaktualnienie, więcej bitew też na nim grałem, więc może trochę inaczej go teraz opowiedziałem. Nie wiadomo. Tak czy siak, dzięki, że byliście ze mną, trzymajcie się i udanej bitewek. Bye, bye.